Witam serdecznie w piątek 24 lutego. Drodzy, przed dwoma dniami rozpoczęliśmy czas pasyjny. Czas szczególnej wędrówki przez tak zwany okres Wielkiego Postu razem z Panem Jezusem aż na Golgotę, na krzyż i potem do pustego grobu. I w tym czasie liturgicznie Kościół daje nam możliwość do tego, aby zgłębić swoją wiarę, aby się wyciszyć, aby głębiej pomyśleć o tym, co tak naprawdę znaczyła ta śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dla mnie. Dlatego też chcę się z Wami dzisiaj podzielić szczególnym słowem. Tych słów pewnie padnie wiele w czasie pasyjnym, takich bardzo istotnych, ważnych dla budowania naszej wiary, a dziś to słowo brzmi przymierze. Nawiązuję bowiem do hasła dnia dzisiejszego, które wyjęte jest z Księgi Izajasza z rozdziału 55, gdzie w trzecim wierszu Pan Bóg do nas kieruje słowa, mówiąc: chcę zawrzeć z Wami wieczne przymierze. Przymierze po hebrajsku berit, a po grecku diateke, to jest szczególny rodzaj więzi i umowy najczęściej między dwoma stronami. Taką zwyczajową umowę między ludźmi zawieramy na dokumencie spisanym lub ustnie, która trwa jakiś okres czasu. Można ją potem przedłużyć, można zmienić partnera umowy, albo też czasem można ją zerwać. Najbardziej klasycznym przykładem chyba jest telefon komórkowy, gdzie zwyczajowo przez 24 miesiące jesteśmy związani z jakąś firmą, umową, a potem możemy ją przedłużyć lub zmienić tego operatora, jeśli ktoś inny daje nam lepsze warunki do korzystania z usług telefonicznych. Nie o takiej umowie jest mowa, kiedy słyszymy słowo przymierze. Myślę, że wielu z nas, słysząc je, odnosi je do czwartego palca ludzi zamężnych, żonatych, na którym widnieje obrączka, szczególny znak przypominający o przysiędze, jaką mąż i żona składali sobie, czy to w kościele, czy też w innym miejscu, ale w kościele ona ma o tyle ważne znaczenie, że kończy się takim zdaniem: póki Bóg przez śmierć nas rozłączy. Pokazuje zatem, że zarówno jeden, jak i drugi współmałżonek powinni dążyć do tego, aby wytrwać w przymierzu, zarówno wtedy, kiedy jest tak harmonijnie i cicho i spokojnie, jak dzisiaj na Łąckim Jeziorze, kiedy wszystko się dobrze układa, kiedy relacje między nami rzeczywiście nawzajem się dobrze zazębiają i współpracujemy razem jak partnerzy w tandemie. Ale to przymierze ma charakter tak istotne, że ono również zachęca, by wytrwać i przetrwać różnego typu burze, czy to na jeziorze, czy różne wzniesienia i góry, nieraz nie do przebycia, jakie są ciężkie dla danych małżonków. Życzę Wam, drodzy małżonkowie, abyście dzisiaj, słuchając tego słowa, także wyrazili wdzięczność Panu Bogu za swoją żonę, za swojego męża, którym Pan Bóg Was obdarował, i niech Was to zachęci i zmotywuje do dalszego starania się o to, żeby w tym przymierzu trwać. Ale dzisiaj prorok Izajasz wychodzi z nami o jeszcze jeden stopień wyżej, pokazując, że Boże przymierze nie trwa tylko do końca naszego życia, ale ono trwa wiecznie. Odnosimy to słowo w pierwszym rzędzie do ludu Starego Testamentu, do Żydów, z którymi Pan Bóg kilkukrotnie zawarł przymierze, najważniejsze na górze Synaj z Mojżeszem, kiedy dał mu przykazania i mówił Izraelitom: według nich się kierujcie, i do dziś także nam o tym mówi, ponieważ one nie straciły wartości. Rzeczywiście Izrael to szczególny Boży naród. Ale właśnie w Chrystusie, który przyszedł na świat, a z którym teraz idziemy w tym wielkim poście do Jerozolimy, właśnie w Chrystusie Pan Bóg pokazuje, że On je rozszerza na każdy naród, na każdego człowieka, na mnie i na ciebie. I wiemy, że Pan Bóg je w sposób szczególny potwierdza i dokumentuje swoją własną krwią, którą przelał przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. A potem jeszcze potwierdził swoją moc i swoją boskość, gdy Chrystus zmartwychwstał w niedzielę. Moi drodzy, myślę, że w tym czasie pasyjnym wiele jeszcze od moich kolegów i koleżanek usłyszycie ważnych słów, które mają właśnie wpłynąć na takie uwrażliwienie, uświadomienie i pogłębienie naszej wiary. Dziś słowo przymierze. Zachęcam do
podziękowania Panu Bogu w modlitwie za to, że chociaż my nieraz przymierze zrywamy z powodu naszej grzeszności, albo obojętni na nie jesteśmy, albo odwracamy się od Niego, Boże przymierze, które zawarł z nami w chrzcie, potwierdza w sakramencie Komunii Świętej i też jeszcze w wielu innych sytuacjach, że to przymierze trwa wiecznie, a więc rozpościera się nie tylko na naszą doczesność, ale jest w jakimś sensie również zaproszeniem i gwarancją tego, że jeśli idziemy i umrzemy jako ludzie wiary, Pan Bóg przyjmie nas do swego wiecznego królestwa. Trwajmy w Bożym przymierzu. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a teraz pomodlimy się jeszcze krótko. Dobry Panie, to słowo przymierze jest tak bardzo znaczące, szczególnie w życiu małżeńskim. Prosimy Cię, ochraniaj małżeństwa tych, którym rzeczywiście zależy na tym, aby wytrwać w przymierzu i iść do końca, póki Ty ich przez śmierć rozłączysz. Niech będą przykładem dla wielu innych małżeństw, dla wielu młodych ludzi, którzy mają zamiar wstąpić na tę drogę, aby nie kończyli jej na prędce, aby nie szukali powodów do rozwodu, ale rzeczywiście chętnie i z miłością szli krok w krok obok swojego męża i swojej żony. Dziękujemy Ci za to, że Ty sam jesteś takim najlepszym przykładem, bo związałeś się z nami przymierzem, które ma wieczną wartość, przymierzem, którego Ty nigdy nie zrywasz. Pomóż nam w nim trwać. I mów do nas, Panie, szczególnie właśnie w tym okresie czasu Wielkiego Postu. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, oddając Tobie ten dzień. Amen. Zostańcie z Bogiem. Życzę Wam dobrego dnia.